pátria de contrabandistas, a farda dos bandoleiros, não consinto que me vi. Dobry wieczór. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w domu, w pokoju, na domówce z dwójką, w domu João de Souza, naszego wspaniałego wirtuoza gitary i śpiewu, który wspólnie z Triem Bastarda realizuje program muzyki Fado w naszych oryginalnych, zupełnie autorskich aranżacjach. Dopisaliśmy mnóstwo fajnej muzyki naszej własnej. Zagramy dla was kilka pięknych kompozycji i zaproszę też João, żeby opowiedział coś o tym, co właśnie zagraliśmy, o tym, co zagramy, mniej więcej o nasyceniu tych tekstów w treść, bo to są teksty nie tylko o miłości, jakby się zdawało, ale również o samotności, o cierpieniu, o walce ducha, intelektu z żądzą, z ciałem, o wiecznym konflikcie, który nam towarzyszy w życiu i który też przejawia się w tej muzyce. I myślę, że dlatego też nam dobrze się ją gra, bo my zawsze poszukujemy tych takich właśnie wspólnych wektorów różnych przeciwieństw i tego smutku i radości i gdzieś tam po środku staramy się odnaleźć w muzyce i w dźwiękach. O czym zagraliśmy, João? Tak, ten był ten Gondelein, taki pierwszy utwór. To jest utwór, który Amália Rodrigues śpiewała w takiej płycie nietypowe, nie fado. To był taki z latach 70. Było to o takich czasach, kiedy były granice. Jak te granice, było duże takie tragedie dla ludzi. I akurat jest o kontrabandzie, tak? Czyli było między Portugalią a Hiszpanią, jak były granice, było, ale nie tylko tam, wszędzie tak jest, jak są takie granice. Ta kontrabanda właśnie zainspirowała nas do stworzenia tego bardzo dynamicznego, takiego lekko bluesowego bridge'a, którym zakończyliśmy ten utwór. A następny utwór, który następny zagramy? Następny utwór to jest taka tradycyjna melodia Fado Menor do Portu, które też Amália śpiewała. Tutaj akurat znalazłem tekst
pasujący do tej melodii. Memoria to jest poeta bardzo ważny, David Morin Ferrer, który zresztą też pisał dla Mali, dla innych artystów. I memoria, czyli pamięć. Akurat coś strasznego się wydarzyło z poetą, jak był dzieckiem. Mhm. I on opowiada o to w taki sposób, że to jest taka w zasadzie było coś strasznego, które on do dzisiaj pamięta, ale każdy z nas ma takie coś, takie mm-hmm. jakieś traumy, które nosimy z nami do końca. A tutaj później na końcu mamy takie outro, takie trochę inny temat, który położyłem właśnie tekst, który Amalia śpiewała. Mm-hmm. I żeby właśnie pamiętać, że Amalia śpiewała ten utwór z innymi słowami, ale teraz ta aranżacja i te akordy są trochę nasze, więc to wszystko ewoluuje po prostu. Tak jest. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa do wysłuchania utworu Memoria. Para que não mais
esse retrato feito a giz, para que não mais eu me encontrasse. Tu foste a noiva que não veio, irmã, somente prometia. Tu foste a noiva que não veio, irmã, somente. Foi a quebra desse enleio. Machado que corre a raiz ao pensamento. Uma machado que corta a raiz ao pensamento. Uma morte para o vento. Se a luz que lhe é querida.
se ao morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida, tem razão, não seria a vida, seria a vida sem razão, sem razão, seria a vida. I teraz zagramy utwór bardzo klasyczny, jeśli chodzi o repertuar Amalii Rodrigues, Conque Voz. To była bardzo ważna płyta, bo wtedy Amalia zaczynała śpiewać mniej tradycyjnie. I ten utwór jest jak najbardziej Conque Voz. Jest utwór skomponowany przez Alain Ullmann, taki kompozytor portugalsko-francuski z żydowskiego pochodzenia. I bardzo ważne, bo dużo pisał dla Amalii. Conque Voz. Zapraszamy. Conque Voz.
chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que mor não seja a dor que me deixou tempo, que me deixou tempo de meu bem desenganar, de meu bem desenganar. Mas chorar não se estima nesse estado. Frente ao altar.
parkai na
zajmę za górę. Teraz gramy dla Państwa utwór Medo z repertuaru Amélie Rodrigues. Mówi o strachu, który towarzyszy nas wszystkich. Nie zawsze, na szczęście, ale czasami.
Drodzy Państwo, dochodzimy do, dogrywamy, dobiegamy, dopływamy do końca naszego koncertu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie dwójce i Państwu za udział w tym wydarzeniu. Choć Was nie widzimy, czujemy absolutnie Waszą energię i dobrze nam jest z nią. Zagramy teraz utwór Fado Cravo, ostatni utwór, który właśnie dotyka tego fenomenu, o którym wspomniałem na początku, czyli tej wiecznej, nieustającej walce, która zachodzi w naszym życiu. To jest walka między właśnie racją, intelektem, kalkulacją, no takim no, rzeczowością, życiowością, a pasją, a energią, a trzewiami, miłością, ekstazą, emocjami, instynktami. I ta wieczna walka w nas zachodzi. Niektórzy sobie lepiej dają radę, niektórzy gorzej. Życzę Państwu stabilności i znalezienia złotego środka. Tym akcentem żegna się z Państwem Bastarda i João de Souza. Thank you.
que destino ou maldição. Manda em nós, meu coração, um do outro assim partir. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados. Dois amantes desunidos por ti sofro e vou morrendo. Não te encontro, não te entendo. Amo e odeio sem razão. Coração, quando te cansa das nossas mortas esperanças, quando paras, coração, coração, quando te cansa das nossas mortas esperanças, quando paras, coração, e choro de alegria. Sou feliz e desgraçada que assina a tua, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo não das nada. Ensina a tua, meu peito, que nunca estás satisfeito, que das tudo e não. Não é vida nem morte, é luz e tens
zatimu. Pleno próprio destino. Sem poder mudar-lhe a sorte. É lucidez dos atinos de ler no próprio destino. Sem poder mudar-lhe a sorte. Dziękujemy bardzo. Dzięki. João de Sousa, Bastarda, Michał Górczyński, Tomasz Pokrzywiński, Paweł Szamburski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dobranoc.